Dlaczego wołasz głośno do mnie? Bóg stawia takie pytanie Mojżeszowi. Gdy on stawia się za ludem, gdy wypchnięty z tłumu, aby być przedstawicielem ludu uciskanego. Stawia także nam. Po co głośno wołasz, gdy życie daje ci się we znaki? Po co wołasz do Boga, któremu nie narzucasz się w czasie powodzenia, którego często zbywasz, bo przecież sobie świetnie radzisz? W czym ma ci teraz pomóc? Przecież wtedy uważasz, że jesteś silny, a Pan Bóg ci nie jest potrzebny. Co się stało, że szukasz tego, który nadskakuje wokół ciebie, gimnastykuje się, żeby tobie dogodzić we wszelkich potrzebach, ale nie zauważasz tego? Czyżbyś jednak uznał, że nie jesteś tak silny, jak się tobie wydawało? Jezus w czasie ostatniej wieczerzy zadał uczniom proste pytanie na dość dziwne czyny, które dokonywał. Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? To było chwilę po obmyciu nóg. Czy rozumiecie, po co to zrobiłem? Zadał je tym, którzy cały czas byli blisko. I mogłoby się wydawać, że lepiej nie mogli mieć. Mieli przecież doskonałego nauczyciela, nieustanną relację, możliwość pytania o niejasności. Ale to Jezus pierwszy pyta, czy rozumiecie mój gest obmycia nóg? I czy my rozumiemy wszystko, co Bóg czyni względem nas? Wydaje się, że wielu tak. Wielu widzi tą Bożą interwencję. Widzi to Boże działanie, ale wielu to nie wszyscy. Przed chwilą wysłuchaliśmy teksty, które streszczają to boskie działanie względem człowieka. Od momentu stworzenia go na Boże podobieństwo, przez wyciągnięcie go z tarapatów i ucisku tej egipskiej niewoli, przez zawarcie, odnawianie i podtrzymywanie przymierza, aż do ostatniej ofiary krzyża. Wszystko może się wydarzyć. Góry mogą się zawalić, pagórki ustąpić, ale miłość Boga do człowieka nie zmienia się. Kiedy więc słuchamy tych słów ze Świętej Księgi, dociera do nas komunikat. Bóg nie rezygnuje, nie obraża się, nie przeklina człowieka, chociaż mógłby to wszystko uczynić. A kiedy zwrócimy uwagę na zachowanie człowieka, zobaczymy cały przekrój takich negatywnych cech naszych zachowań. Objawy histerii, sklerozę, wyparcie z pamięci, kaprysy, lęki, złość, zawiść, nienawiść, pretensjonalność. To wszystko stoi w opozycji do tej niezmiennej dobroci Boga, do zmierzającej do zjednoczenia w wieczności. Miałem kilka sytuacji w swoim życiu, że ktoś do mnie jako księdza złorzeczył. Oskarżał, przeklinał. Może nie mnie osobiście, ale raczej Kościół i tym samym Boga. Skąd się to bierze w człowieku? Taka zawziętość, taka butność, którą wyraża na głos, ale krzycząc z daleka, nie mając odwagi przyjść i powiedzieć tego prosto w oczy. Co mu leży na sercu? Dlaczego tak oporni jesteśmy na to, co nam przyniesie korzyść? Dlaczego dajemy się wciągnąć w taką machinę manipulacji i podważania tego, co nie stanowi dla nas żadnego zagrożenia? Przecież Bóg, jak to wynika z dzisiejszej lektury słowa, nie występuje przeciwko człowiekowi. Pochyla się, by obmyć mu nogi. Przytula do swojego serca.
otacza opieką i rozwiera ramiona, aby przyjąć go do siebie. Czy zdajemy sobie sprawę, że każde zło oddala nas od raju? Nawet gdy nie czynimy źle, ale gdy tylko milczymy. Bo prędzej czy później dojdziemy do takiego punktu, w którym staniemy się bezradni i zaczniemy głośno wołać, szukając Boga, żeby nam pomógł. Tylko czy to nie będzie zbyt późne szukanie pomocy? Dlatego tak bardzo potrzebujemy tego dzisiejszego ognia, który pokazuje nam właściwą drogę. Rozświetla te mroczne zakamarki naszego życia, które dotychczas nie chcieliśmy wchodzić, żeby tam zrobić porządek. Chrystus może stać się pochodnią w naszym ręku, która spalając się daje nam światło i ciepło jako wyraz obecności i bliskości. Potrzebujemy wody, która wylana na nas przebudzi nas z letargu, pozwoli ocknąć się i orzeźwi, abyśmy nie ustali w drodze przez te wszystkie wydarzenia i sytuacje, które spotkamy w naszym życiu. I kiedy mamy dawać świadectwo naszej wiary, wiary zdolnej nie tylko do poświęceń, ale przede wszystkim do czynienia cudów. Potrzebujemy tego pokarmu, aby stawać się silnymi i stawać po właściwej stronie. Nie barykady, bo nie jesteśmy na wojnie, ale po stronie prawdy. Bo taki jest właśnie czas paschalny. Jest przejściem od stabilizacji poprzez utratę wszystkiego, poprzez szukanie pomocy, doświadczenie miłości aż do chwili, gdy sam mogę to czynić dla innych. I dlatego właśnie głośno wołam do Boga, bo potrzebuję pewności, że jestem na właściwej drodze, że każda sytuacja wpisana w moją historię, że Bóg wie, co się za chwilę wydarzy. Ale bardzo pragnie, bym pozwolił Mu prowadzić się za rękę. Niech więc to nasze przejście od mroku, znikłym płomykiem paschału, przez Morze Czerwone, Dolinę Beznadziei, wody chrztu stwarzające nowego człowieka, doprowadzi nas do pustego grobu i rozweseli serce, abym przestał się lękać. Bóg nie zostawił mnie samego. Nie opuścił mnie w potrzebie. On jedynie poszedł do drugiego pokoju, by tam przygotować mi miejsce i czekać na mnie, gdy przyjdę zwycięski. Amen. Amen.